Witam Was, jest on Bartek. Dzisiaj zapraszam na recenzję Huawei P9 Plus. No i na sam początek zaczynamy od wyglądu, a także wykonania urządzenia. P9 Plus waży 162 gramy, mamy tutaj również grubość 7 mm. Przyznaję, że jak na 5,5 calowca jest to całkiem ciężkie urządzenie, ale również nie za ciężkie. Po prostu P9 Plusa czuć w dłoni i mamy poczucie tego, że jest to solidnie zbudowane urządzenie. Jeśli chodzi o wygląd, tutaj można pokusić się o stwierdzenie, że P9 Plus jest po prostu powiększoną kopią zwykłego P9, ponieważ tak naprawdę zamysł designu jest dokładnie taki sam, jeśli chodzi o oba te urządzenia. Zmianą natomiast jest to, jakie aluminium zostało użyte w P9 Plusie do wykonania obudowy, ponieważ jest to aluminium wykonane na wysoki połysk. Jest to po prostu aluminium szlifowane, co możecie zauważyć. No i niestety ten materiał z tyłu na tylnej części bardzo, ale to bardzo łatwo zbiera różne odciski palców, a także zabrudzenia. Również odnoszę wrażenie, że to aluminium nie jest do końca odporne na głębsze zarysowania, więc o tym również trzeba tutaj pamiętać. Dla mnie to nie jest do końca zrozumiałe rozwiązanie, ponieważ w zwykłym P9 mieliśmy fajne matowe aluminium, które sprawdzało się naprawdę bardzo dobrze. Tutaj niestety mamy to szlifowane aluminium i według mnie nie jest to po prostu do końca dobre posunięcie ze strony Huawei. Jeśli chodzi o ramkę, na ramce znajdujemy dokładnie ten sam materiał, czyli również to szlifowane aluminium, aczkolwiek tutaj warto powiedzieć o tym, że ramka, jeśli chodzi o swoje ranty, jest wzbogacona dodatkowo o fazowania. Tutaj oczywiście trzeba liczyć się z tym, że przy mniej uważnym użytkowaniu urządzenia ta ramka po prostu, a przede wszystkim jej fazowania, będą narażone na odpryski, a także zarysowania. Warto w tym miejscu powiedzieć również o tym, że mamy tutaj port IRDA, tak więc to jest również dodatek w stosunku do zwykłego P9, ponieważ za pomocą P9 Plusa możemy sterować naszym telewizorem, dekoderem, z tego co pamiętam również klimatyzacją. To w przypadku omawiania systemu w tej recenzji Wam pokażę, czyli aplikację do obsługi tutaj pilota. Warto także powiedzieć o tym, że przycisk Power ma taką fajną czerwoną obwolutę. To wygląda naprawdę bardzo fajnie, być może jest to po prostu szczegół, ale szczegół, który zwraca na siebie uwagę, i ten przycisk Power naprawdę wygląda tutaj bardzo fajnie. Oba przyciski, również przycisk do sterowania głośnością, a także przycisk Power, mają bardzo dobrze wyczuwalny skok, no i również nie posiadają zauważalnego luzu. Oczywiście standardowo, jak to przystało na flagowy smartfon od Huawei, również w P9 Plusie znajdujemy czytnik linii papilarnej, który jest umieszczony również w standardowym miejscu, jak to na Huawei przystało, czyli na tylnej części urządzenia. Tutaj nie ma zbędnego zdziwienia, czytnik jest naprawdę niesamowicie szybki. Tutaj wystarczy dosłownie musnąć tak naprawdę ten czytnik, przełożyć delikatnie palec i urządzenie się od razu odlokowuje. Naprawdę ani razu nie miałem tutaj błędu odczytu. Zawsze ten czytnik działa tak, jak należy. Tak więc za sam czytnik linii papilarnych naprawdę ogromny plus. Również kiedy przejdziemy do ustawień systemowych, mamy tutaj zakładkę ID odcisku palca. Czytnik linii papilarnych również pełni tutaj funkcję takiego gładzika do wykonania gestów. Możemy po prostu za pomocą na przykład przytrzymania palcem zrobić zdjęcie lub film, odebrać połączenie, zatrzymać alarm. Również za pomocą przesunięcia, na przykład przesunięcia w dół, możemy sobie ściągnąć belkę powiadomień. Naprawdę jest to bardzo przydatne, gesty są również bardzo dobrze odczytywane przez czytnik linii papilarnych, tak więc jest to naprawdę bardzo dobry element tego urządzenia. Huawei P9 Plus również ma pewną przewagę ponad zwykłym P9, ponieważ mamy tutaj głośniki stereo, mamy tutaj głośnik umieszczony na dolnej części. On jest tak naprawdę przede wszystkim odpowiedzialny za basy, w głównej mierze po prostu za basy, ale również głośnik do prowadzenia rozmów głosowych jest w tym wypadku również drugim głośnikiem multimedialnym. Przyznaję, że dźwięk jest całkiem w porządku, całkiem czysty, ale nie na maksymalnej głośności. Na maksymalnej głośności niestety tutaj z tych głośników wydobywają się drobne trzaski.
Na pokładzie Huawei P9 Plus znajdujemy ekran o przekątnej 5,5 cala. Ekran ma rozdzielczość Full HD, czyli 1920x1080 pikseli, 401 pikseli na cal. Według mnie do tej przekątnej naprawdę Full HD w dalszym ciągu w zupełności wystarcza, ponieważ wszystko jest naprawdę bardzo dobrze odwzorowane na tym wyświetlaczu. Nawet kiedy jakąś treść sobie dość mocno powiększymy, wszystko w dalszym ciągu jest bardzo ostre, tak więc tą rozdzielczością nie ma co się martwić, że inne flagowce mają 2K, tutaj mamy Full HD i to naprawdę w zupełności wystarcza. Również zmianą w stosunku do zwykłego P9 jest technologia wykonania wyświetlacza, ponieważ mamy tutaj Super AMOLED-a. To jest jak najbardziej fajne rozwiązanie, ponieważ tego typu ekran oczywiście charakteryzuje się dość takimi nasyconymi kolorami, tak więc o tym na pewno trzeba tutaj powiedzieć. Również kontrast, te kąty widzenia tutaj wiele do życzenia nie pozostawiają, naprawdę ekran jest bardzo mocną stroną tego urządzenia. Warto także powiedzieć o tym, że kiedy przejdziemy do ustawień wyświetlacza, do ustawień systemowych, a także do zakładki wyświetlacz, mamy tutaj tak naprawdę dwie możliwości wyregulowania kolorów naszego wyświetlacza. Mamy ustawienia temperatury barwowej, możemy włączyć sobie ciepłą, zimną, bądź manualnie to sobie ustawić, ale również co mi się bardzo spodobało, mamy tryb kolorów i to jest rozwiązanie przede wszystkim dedykowane do tego Super AMOLED-a, ponieważ możemy sobie ustawić taki bardziej stonowany tryb kolorów po prostu, ale także możemy ustawić tryb kolorów wyrazisty, no i tam po prostu te kolorki będą troszeczkę bardziej nasycone. Ekran P9 Plusa ma również jedną bardzo ciekawą funkcję, czyli wyczuwanie nacisku, które zostało nazwane przez Huawei jako Press Touch. W prostym tłumaczeniu jest to funkcja bardzo zbliżona do 3D Touch, które znamy z iPhone'a 6S, a także 6S Plus. A tutaj zaczynamy od pierwszej funkcji tego wyczuwania nacisku, czyli po prostu jeśli mamy jakąś aplikację systemową, dajmy na to aparat, kiedy mocniej tak nadusimy na ten wyświetlacz, uruchamia nam się dodatkowe menu, tutaj mamy po prostu funkcje, opcje wybrane przez Huawei, możemy również jedną funkcję oznaczyć jako ulubioną i to jest o tyle fajne, że jeśli mamy jakąś funkcję po prostu oznaczoną jako ulubioną, kiedy przytrzymamy cały czas mocniej, jeszcze mocniej, w tym momencie przechodzimy po prostu do tego od razu ulubionego trybu bądź kontaktu, w zależności od tego, jaka to jest oczywiście aplikacja, ponieważ to nie tylko działa z aplikacją aparatu, również z aplikacją telefonu, możemy dodawać ulubione kontakty, również jeśli chodzi o wiadomości, tutaj również możemy dodawać ulubione, ale warto powiedzieć o tym, że ta funkcja nie działa ze wszystkimi aplikacjami, na przykład dajmy na to, weźmiemy aplikację galerii, zwróćcie uwagę, przytrzymuję palec, nic się nie dzieje, po prostu tutaj nie ma żadnego dodatkowego menu, aczkolwiek w tym wypadku również trzeba powiedzieć o tym, że ta funkcja w ogóle nie działa z zewnętrznymi aplikacjami, czyli jest to ograniczone po prostu tylko i wyłącznie do aplikacji systemowych i też do aplikacji systemowych nie wszystkich, ponieważ działa to tylko z częścią aplikacji systemowych. Opcja wyczuwania nacisku ma również swoją osobną kategorię w ustawieniach systemowych. Tutaj możecie zwrócić uwagę, że mamy podział na skróty do poleceń, a także ustawienia nacisku. Zaczynamy od skrótów. Pierwszy skrót, jaki już Wam przed chwilą pokazałem, czyli dłuższe przytrzymanie na ikonie aplikacji systemowej, czyli to jest nazwane tutaj jako działanie na skrótach. Mamy również funkcję krawędzi ekranu. Kiedy tą opcję po prostu zaznaczymy, możecie zwrócić uwagę, że w tym momencie przyciski nawigacyjne nam się po prostu ukrywają i za pomocą mocniejszego naduszenia na wyświetlacz przy samej krawędzi mamy również z powrotem przyciski nawigacyjne. Dzięki temu powiększa się obszar roboczy, ale według mnie nie jest to do końca wygodne rozwiązanie po prostu w użytkowaniu na co dzień, ale fajnie, że Huawei wprowadził taką funkcję. Ostatnia rzecz to jest powiększanie zdjęć. Kiedy lekko naciśniemy na zdjęcie w galerii na pełnym ekranie, możemy je bez najmniejszego problemu powiększyć za pomocą oczywiście tego wyczuwania nacisku. No i mamy ustawienia nacisku, czyli czułość na nacisk. To jest o tyle fajna sprawa, że nie każdy jest w stanie na początku dokładnie wyczuć, jak to wyczuwanie nacisku tutaj działa, tak więc możemy sobie ustawić czułość na nacisk. To jest również bardzo fajne rozwiązanie. Co do samej baterii, na pokładzie P9 Plusa znajdujemy baterię o pojemności 3400 mAh. Przyznaję, że jest to naprawdę całkiem pojemna bateria. Tutaj oczywiście za sprawą budowy urządzenia samodzielnie baterii wyciągnąć ani wymienić nie możemy, tak więc o tym trzeba tutaj na pewno wspomnieć. Mamy na pewno szybkie ładowanie. Szybkie ładowanie, które gwarantuje nam to, że w 30 minut jesteśmy w stanie podładować to urządzenie o 38%. Co do samych wyników czasu pracy,
na baterii według mnie jest całkiem przyzwoicie, bez najmniejszego problemu w trybie mieszanym, czyli Wi-Fi, a także LTE. Uzyskałem wyniki w okolicach 5 godzin na pocieszonym ekranie, tak więc według mnie jest to jak najbardziej przyzwoity wynik i P9 Plus zapewnił mi to, że przez cały dzień mocnego użytkowania smartfona nie musiałem się martwić o to, żeby po prostu gdzieś go podładować. Cały dzień mojego mocnego użytkowania P9 Plus bez najmniejszego problemu wytrzymał. Omawianie systemu zaczynamy tradycyjnie już od skróconej specyfikacji urządzenia. W P9 Plusie znajdujemy procesor Kirin 955, 8-rdzeniowy, 4 rdzenie taktowane 2,5 GHz, 4 kolejne rdzenie taktowane 1,8 GHz, 4 GB pamięci RAM, układ graficzny Mali T880 MP4, 64 GB pamięci wewnętrznej, z czego dla użytkownika pozostaje około 54 GB, z możliwością rozszerzenia o karty microSD do 256 GB, Android Marshmallow wraz z nakładką Emotion UI 4.1. Jeśli chodzi o płynność działania, jest naprawdę świetnie. Urządzenie dosłownie pływa, animacje są świetnie odzorowane. Zwróćcie uwagę, teraz odblokuję urządzenie i jak ta animacja tutaj fajnie wyglądała, jak to wszystko po prostu wjeżdża. Naprawdę to wygląda super. Super jest płynność działania, super jest odzorowanie animacji. Nie ma żadnego klatkowania, wszystko uruchamia się tak jak trzeba, czyli bardzo, ale to bardzo szybko. 4 GB pamięci RAM również pozwalają nam na to, że możemy uruchomić dużą ilość aplikacji w tle i urządzenie na pewno nie będzie zwalniać, tak więc płynność działania to jest na pewno mocna strona P9 Plusa. Jeśli chodzi o wydajność w grach, tutaj nie ma co się oszukiwać, mamy flagową specyfikację, tak więc większość gier powinna działać bez najmniejszego zająknięcia, aczkolwiek należy powiedzieć o tym, że jest to autorski procesor, czyli Kirin, i on nie do końca może być po prostu dobrze zoptymalizowany pod kątem każdej gry dostępnej w sklepie Play, tak więc o tym na pewno trzeba tutaj pamiętać. Co do samej nakładki systemowej, oczywiście na sam początek w oczy rzuca mi się to, że nie mamy tutaj AppDrawera, czyli wszystkie ikony od naszych aplikacji lądują na kolejnych ekranach domowych w naszej nakładce. To oczywiście możemy sobie sortować foldery, nie ma z tym najmniejszego problemu, możemy to oczywiście sortować wszystkie aplikacje w foldery. Belka powiadomień jest fajnie podzielona, ponieważ mamy tutaj zakładkę powiadomienia, gdzie mamy wszystkie nasze powiadomienia umieszczone chronologicznie, ale również mamy zakładkę skróty, możemy dodawać maksymalnie 9 skrótów, możemy je także edytować. Warto powiedzieć o tym również, że nakładka w P9 Plusie ma natywnie wbudowaną funkcję nagrywania tego, co się dzieje na naszym ekranie. To jest jak najbardziej fajna sprawa. Również z poziomu belki powiadomień możemy sterować jasnością ekranu naszego urządzenia. Kiedy przejdziemy do ustawień, na pewno bardzo fajną funkcją może okazać się styl ekranu głównego. Mamy tryb standardowy, a także tryb prosty. Jeśli chodzi o tryb prosty, jest on przede wszystkim dedykowany dla osób starszych i na pewno tryb prosty ułatwi im pracę z samym urządzeniem. Także warto powiedzieć o tym, że mamy funkcję pilota inteligentnego. Aplikacja pilota inteligentnego, która działa wraz z portem IRDA umieszczonym na górnej krawędzi urządzenia. Możemy tu oczywiście sobie dodać pilota do telewizora, klimatyzacji, tunera, aparatu, dekoderów sieciowych, DVD, projektora. Możemy także to manualnie dostosować, tak więc jak najbardziej fajna aplikacja. Co do samego aparatu, na pokładzie P9 Plusa znajdujemy tak naprawdę dwa obiektywy, jeśli chodzi o aparat główny. Każdy po 12 megapikseli, jasność f2.2, oczywiście tutaj sygnowane logiem firmy Leica. Nagrywanie filmów w rozdzielczości tylko Full HD przy 30 klatkach na sekundę, z tego co wiem, tak więc no szkoda, że nie mamy tutaj nagrywania w 4K. Mamy również autofokus z detekcją fazy, tak więc to jest jak najbardziej fajne rozwiązanie. Dwustopniowa dioda LED, jeśli chodzi tutaj o aparat. Aparat główny. Aparat przedni jest to 8 megapikseli f1.9. Mamy tutaj oczywiście funkcję upiększania, tak więc możemy sobie po prostu wszystkie elementy naszej twarzy wygładzić, żebyśmy wyglądali na pięknych i młodych, tak więc oczywiście tego typu funkcja jest tutaj dostępna. Możemy to regulować w skali maksymalnie do 10, ale jeśli chodzi o 10, tutaj już te fotki nie są do końca realnie odwzorowane, tak więc o tym na pewno trzeba powiedzieć. Do zdjęć typu selfie naprawdę przedni aparat się tutaj świetnie nadaje. Tutaj selfiaki wychodzą naprawdę bardzo fajne, jeśli chodzi o ostrość, szczegółowość, tak więc z tym nie ma najmniejszego problemu. Co do jakości zdjęć z aparatu głównego, muszę Wam powiedzieć, że jestem naprawdę zadowolony. Tutaj zdjęcia charakteryzują się przede wszystkim bardzo dobrą szczegółowością, dobrą ostrością, bardzo fajnie działa tryb HDR, to również należy tutaj powiedzieć na pochwałę. Naprawdę jestem zadowolony. Jakość zdjęć moim zdaniem nie odbiega jakoś mocno od innych flagowych urządzeń. Naprawdę jest tutaj całkiem w porządku, choć moim zdaniem ta jasność obiektywu mogłaby być troszeczkę lepsza, przynajmniej na tą
wartość F2.0, tak więc tutaj trzeba oczywiście o tym powiedzieć. Sama aplikacja aparatu jest bardzo fajnie zaprojektowana. Tutaj z lewej strony mamy wszystkie tryby dostępne do naszego aparatu. Mamy tryb zwykły, czyli zdjęcie, tryb monochromatyczny. I to jest o tyle fajne, że to nie jest nakładanie filtru na nasze zdjęcie, tylko aparat rzeczywiście wykonuje zdjęcie w trybie monochromatycznym, natywnie już od razu bez nakładania filtrów, a także jakieś obróbki, tak więc naprawdę zdjęcia tutaj wychodzą z tego trybu monochromatycznego bardzo, bardzo fajne. Kolejna opcja to jest oczywiście upiększenie, nagrywanie filmów. Tutaj, tak jak Wam powiedziałem, maksymalnie w rozdzielczości Full HD niestety, tryb HDR. Szkoda, że z tego co zauważyłem, HDR nie jest tutaj automatyczny, szkoda, że on nie działa właśnie w trybie automatycznym. Film z makijażem, czyli film z dodatkowym upiększeniem. Mamy również panoramę, tryb nocny, który działa całkiem w porządku. Malowanie światłem to jest funkcja znana z Huawei P8. Mamy tryb poklatkowy, zwolnione tempo, znak wodny, notatka audio, a także skanowanie dokumentu. Jeśli chodzi o ustawienia, mamy przede wszystkim rozdzielczość zdjęcia 12 megapikseli, to jest w proporcjach 4:3, 16:9 to jest już 9 megapikseli. Oczywiście geotagging, możemy włączyć siatkę w aparacie, samowyzwalacz, sterowanie dźwiękiem, dotknięcie, aby po prostu zrobić zdjęcie. Śledzenie obiektu mamy również tutaj, tak więc to jest jak najbardziej fajna sprawa. To jest na tyle, jeśli chodzi o recenzję Huawei P9 Plus. Naprawdę świetny smartfon, bardzo go polubiłem. Jest kapkę lepszy od zwykłego P9, aczkolwiek nie wydaje mi się, żeby mimo wszystko był warty dość niemałej dopłaty do tego modelu z plusem w stosunku do zwykłego P9. Cena oscyluje w okolicach 3000 zł, bądź lekko powyżej 3000 zł. Nie mówię tutaj o aukcjach internetowych. No i według mnie jest to na pewno wysoka cena, ale dostajemy za tą cenę naprawdę świetne urządzenie ze świetnym wykonaniem, świetnym ekranem, aparatem, płynnym działaniem. Tutaj naprawdę tych zalet mogę wymieniać bardzo długo, ale mimo wszystko wydaje mi się, że plus nie jest warty grzechu i jednak warto kupić zwykłego P9, ponieważ tutaj tych zmian nie ma tak na dobrą sprawę bardzo dużo. W tej recenzji to jest na tyle, ja się z Wami żegnam, pozdrawiam Was, na razie.